Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz. Jest to kolejny tutorial dotyczący podstaw tworzenia tekstur, a raczej obróbki zdjęć w celu otrzymania tekstury. Tym razem chciałem pokazać, jak można zrobić teksturę w GIMPie. Ostatnio tłumaczyłem, jak można zrobić ją w programie o nazwie Photox. Photox pozwolił mi zrobić teksturę tego typu. Są to drzwi wycięte ze zdjęcia, a na zdjęciu te drzwi były dosyć krzywo. No więc mam już otwartego GIMPa i wczytałem to zdjęcie. To jest oryginalne zdjęcie, które właśnie służyło mi za pierwowzór. I teraz czas pokazać, jak można w GIMPie zrobić dokładnie to samo, co zrobiliśmy wcześniej w Photoxie. Przy okazji mam nadzieję, że będzie to widać. GIMP działa troszeczkę wolniej, przynajmniej ta moja wersja, którą tutaj mam. To jest jeszcze stara wersja GIMPa 2.6. Oczywiście w nowych Linuxach i pod Windowsa można przyciągnąć sobie wersję 2.8, która ma dużo fajnych dodatków. Ok, więc teraz wracamy jakby do biznesu. Te narzędzia, które mam tutaj w menu, takie jak zaznaczanie, na przykład edycja, widok, są teraz tak skonfigurowane, że mogę dla nich bezpośrednio ustawić sobie skrót klawiszowy. Na przykład jeżeli chciałbym, aby jakiś klawisz tworzył mi zaznaczenie w postaci zaokrąglonego prostokąta, to wystarczy, że z menu w GIMPie wybiorę takie polecenie i wcisnę na przykład, no cokolwiek, Ctrl-M dajmy na to. I to będzie mi działało teraz jako skrót klawiszowy dla tego polecenia. Dlatego przyznam się, że nie pamiętam standardowych skrótów klawiszowych w GIMPie, ponieważ większość ustawiłem sobie własnych. Część pochodzi z Blendera, część z innych starych programów itd. Jeżeli chcielibyście włączyć sobie skróty klawiszowe własne w GIMPie, to należy wybrać menu Edycja, stamtąd wyciągnąć sobie preferencje i gdzieś tutaj była opcja, teraz nie pamiętam dokładnie gdzie, w której ustawia się pozwolenie na zapis skrótów klawiszowych. Teraz tak patrzę, gdzie to się znajduje. Mamy urządzenia wejściowe, zapisz i tak dalej. To jeszcze nie jest to. Przepraszam, że tego nie sprawdziłem wcześniej. W każdym razie gdzieś to tutaj jest w GIMPie. Jeżeli przeklikacie sobie przez całe jego ustawienia, to na pewno znajdziecie coś takiego. Mamy tutaj zapisz ustawienia narzędzi również, ale to chyba jest nie na teraz. O, właśnie znalazłem. A więc w preferencjach w GIMPie, które otwiera się przez edycję i preferencje, jest zakładka interfejs. I tam jest coś takiego jak opcja o nazwie dynamiczne skróty klawiaturowe. Jeżeli ta opcja będzie włączona, to wtedy można w menu zmienić dowolny skrót dla dowolnego polecenia i to jest bardzo wygodne. Zresztą zaraz się o tym przekonamy, więc teraz tak. Będę pracował z tymi skrótami, także być może nie będzie widać, jak z tym GIMPem sobie można poradzić, ale postaram się pamiętać o tym, żeby wcześniej wszystko wyjaśnić. A więc jak chcemy otworzyć obrazek, to wybieramy sobie menu plik i polecenie otwórz. Jeżeli ten obrazek był kiedyś wczytywany, mogę również wziąć sobie ostatnio otwierane obrazy i z tych ostatnich otwieranych obrazów również czytać cokolwiek, co będę chciał. Teraz potrzebuję zaznaczyć pewien fragment, który posłuży mi później do obcięcia resztek niepotrzebnych. Czyli muszę wykonać taką samą operację jak w Photoxie, która nazywana była tam trim. Tutaj to jest zwykłe kadrowanie. A więc wybieram sobie narzędzie do zaznaczania. Prostokątne zaznaczenie. Obrysowuję tym zaznaczeniem obszar, który chcę wyciąć. Jeżeli to zrobię, to mogę to zaznaczenie jeszcze poprawić. Najeżdżając na krawędź tego zaznaczenia, pojawia się taki jakby dodatkowy prostokąt. Za ten prostokąt mogę kliknąć i przesunąć, zmieniając rozmiar tego zaznaczenia i dostosowując je równiusieńko do tego, co chciałbym, aby zostało wycięte. No i teraz muszę użyć narzędzia, które znajduje się w obrazie i które nazywa się kadruj według zaznaczenia. Jeżeli zrobię coś takiego, to w tym momencie cały obraz zostanie przycięty do tego obszaru, który zaznaczyłem i zostaje tylko tyle. Oczywiście teraz potrzebuję wyrównać to samo, co robiłem w Photoxie, czyli złapać za rogi i je pociągnąć w odpowiednie miejsca. Z tym, że w GIMPie nie ma na razie takiego ładnego narzędzia, które by usuwało keystone, całą deformację. Natomiast jest narzędzie perspektywy. Narzędzie perspektywy jest gdzieś tutaj, to jest skalowanie, tu jest perspektywa. Ja sobie do niej przypisałem skrót Shift-P, więc w każdej chwili mogę sobie szybko to narzędzie uruchomić. Jeżeli wybiorę perspektywę, to początkowo się nic nie dzieje. Wtedy trzeba kliknąć w obrazek. Jeżeli kliknę w obraz, to w środku tego obrazu znajduje się środek transformacji, natomiast na krawędziach pojawiają się takie prostokąty. I za te prostokąty mogę złapać i przeciągnąć cały obraz aż gdzieś tam poza brzeg. Oczywiście nie byłoby to za wygodne, ponieważ widać tylko granicę obszaru. To jest granica obszaru, która jest moim bieżącym, zdaje się, że zaznaczeniem, albo granicą warstwy w tym momencie. Widzę tylko tą granicę, ona mi wystarcza w tym momencie. Myślę, że tak można byłoby pracować. Natomiast gdybym chciał dokładniej zobaczyć, co się dzieje, to potrzebuję włączyć sobie siatkę.
No i tę siatkę włącza się w gimpie. Bardzo prosto. Zaraz pokażę, tylko wszystko jeszcze ustawię tak jak trzeba. Myślę, że tu będzie dobrze i tutaj też troszeczkę rozciągnę na wszelki wypadek. O, w ten sposób to zrobiłem. Teraz tak, gdybym chciał zobaczyć siatkę i sprawdzić, czy te linie pomiędzy krawędzie, pomiędzy deskami w drzwiach są równo, to musiałbym skorzystać z menu widok i później polecenia wyświetl siatkę. Jest tutaj siatka i widać, że ta moja siatka jest bardzo gęsta. Jest tak gęsta, że zupełnie nieużyteczna, a to dlatego, że pracowałem przy bardzo malutkich obrazkach i wystarczało mi tylko, kiedy siatka była skrzyżowaniami pomiędzy poszczególnymi pikselami. Teraz tą siatkę trzeba byłoby skonfigurować po to, aby można było z nią pracować na takim dużym obrazku. A więc wybieram sobie teraz już nie opcję widok, tylko o dziwo obraz. I jest w poleceniu obraz takie coś jak konfiguruj siatkę. Wybieram to polecenie. I teraz tutaj muszę ustawić sobie, jaki chcę mieć odstęp pomiędzy oczkami siatki. Weźmy sobie na przykład, wpiszmy 200. 200 i przejście tabulatorem do następnego pola edycji powoduje, że moja siatka od razu się zmienia. No i to jest dobre ustawienie. Natomiast chciałbym, żeby ta siatka była jeszcze nie krzyżykami, tylko zwykłymi kreskowanymi liniami. I te linie niech będą białe. Dzięki temu dobrze tą siatkę widać. No i to jest coś, co mi wystarczy, aby określić, czy moja deformacja jest wykonana całkiem prosto. Teraz naciskam przekształć i gotowe. GIMP to liczy. No i w tym momencie mamy obrazek przeskalowany i wszystko jest tak, jak trzeba.